90% ofiar wypadku z udziałem motocyklistów, to sami motocykliści. 25 rannych plus 207 pasażerów rannych. Rok 2018. Dzisiejsze nasze spotkanie jako pierwszy wschodni kongres motocyklowy pod tytułem Bezpieczni na drodze skierowane jest do wszystkich motocyklistów, kandydatów na motocyklistów oraz do osób, które są zainteresowane tematyką bezpieczeństwa motocyklistów na polskich drogach, zwłaszcza na polskich. No i przybyli najbardziej zainteresowani. Na tym spotkaniu poruszamy zagadnienia związane z zagrożeniami typowymi, które dotyczą nas, motocyklistów, i omawiamy sposoby unikania tych zagrożeń, po prostu na co zwracać szczególną uwagę, czego unikać, jak przygotowywać się do uczestnictwa bezpiecznego w ruchu drogowym, jak przygotować sprzęt, na co zwracać szczególną uwagę w przepisach i w zachowaniu, technika jazdy, przewidywanie. Co do świadomości motocyklistów, to większa część nie ma tej świadomości na odpowiednim poziomie. Uważają, że są użytkownikami takimi jak kierowcy samochodów osobowych. I to jest pierwszy podstawowy błąd, bo kierowca samochodu osobowego ma ochronę własnego ciała w postaci po prostu karoserii, strefy zgniotu, poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa. Motocyklista ma tylko kask na głowie i ten kask nie wystarcza, bo czasami głowa jednak doznaje poważniejszych obrażeń ciała, a łamią się ręce, nogi, żebra, biodra. Także tu jest największe zagrożenie, nawet w przypadku wywrotki, popularnego szlifa czy dzwona, jak to popularnie niektórzy mówią. Wtedy niejednokrotnie trudno wyjść cało z takiej opresji. Młodzi motocykliści kończą kurs. Jest to tylko przepustka na drodze, a nie ma pewności, czy ten motocyklista właściwie wykorzysta to prawo jazdy i potrafi się znaleźć na tej drodze. Doświadczenia nabiera motocyklista po upływie około 4 lat jazdy, intensywnej jazdy. Więc samo ukończenie kursu to jest uwertura do opery. Dopiero zacznie się życie samodzielne. Więc motocykliści, którzy zainteresowani są zwiększeniem swojego bezpieczeństwa, powinni uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, no i brać udział w szkoleniach w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, bo technika jazdy również przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, jeśli panuje we właściwy sposób nad pojazdem. Oni po prostu nas nie uwzględniają na drogach. Nawet nie czują, że już się sezon zaczął. Poczują, gdy posłyszą uderzenie, albo gdy widzą lecącego motocyklistę w powietrzu.